Cześć, z tej strony Mike. Pracowałem od dłuższego czasu nad tym filmem, więc jest to pierwsza część filmu pod tytułem Portfele kryptowalutowe. Postaram się tutaj umówić portfele do kryptowalut i generalnie rzecz biorąc przedstawić troszeczkę informacji na temat tych portfeli. Czyli na początku kilka słów. O rodzajach portfeli kryptowalutowych, omówienie kilku przykładowych portfeli, na koniec jakieś krótkie podsumowanie. I, I tyle właściwie od razu zaznaczę na początku, że nie będzie tutaj omówienia portfeli sprzętowych. Ja na tą chwilę nie posiadam żadnego portfela sprzętowego. Planuję kupić Ledger Nano S, szczególnie po aktualizacji, gdzie można już 13 walut trzymać zamiast 4, także jest to fajna sprawa. Na razie będą to, będą to portfele głównie papierowe i portfele online. Portfelom komórkowym, prawdę mówiąc, nie posiadam żadnego także i jakoś tak niespecjalnie ufam szczególnie tym do pobrania z sklepu Play. No, ale oczywiście teraz zadanie dla Was, żeby mnie przekonać, polecić jakieś fajne portfele. No ale dobra, przejdźmy. Od razu może jeszcze, zanim przejdziemy, to jeszcze po, poinformuję, że no oczywiście film nie jest dla starych wyjadaczy kryptowalutowych, bo ktoś. Wpływa w świecie portfeli, to nie ma sensu, ewentualnie, chyba że lubimy słuchać. <gry> Także zacznijmy. Co będzie w tym, w tym filmie o portfelach? Portfele dzielą się na portfele sprzętowe, tak jak mówiłem, teoretycznie najbezpieczniejsze portfele, na których można przechowywać kryptowaluty. Tego nie będzie w tym filmie. Dosłownie parę słów powiem. Portfele online, portfele papierowe, również jako portfele dedykowane do kryptowalut wersję light portfeli i na końcu portfele na komórkę, a o tym też nie będę specjalnie mówił. I teraz tak, portfele sprzętowe, pokrótce, portfel w postaci dedykowanego urządzenia dopinanego zwykle przez port USB, najpopularniejszy chyba Ledger Nano, z, nano S, są też trezory, różne tego typu, o jednym nawet portfelu nowym mówiłem w kryptoniusach, na jakiejś zasadzie to działa, zwykle klucz prywatny przechowywany jest na portfelu, i fizycznie do niego nie ma dostępu. Wyciągamy portfel, nie ma dostępu do klucza prywatnego. Dodatkowo fizyczne zabezpieczenie jeszcze fizyczne potwierdzenie transakcji minus trzeba płacić prowizję we własnym zakresie, chociaż teraz te prowizje bitcoina spadły. No ale jak wyschłonujecie jedną transakcję, ona wrzucana jest w blockchain. Nie, w, nie jest to tak, że jak z giełdy przelewacie, to oni wrzucają to w blok, w cały pakiet transakcji to idzie. Dobra, portfele online. To są takie portfele, chyba najlepszym przykładem takiego portfela, którego ja, ja którego co prawda nie używam, to jest Exodus. Ja nie ufam portfelom online'owym za bardzo, ponieważ no, są jakie są. Zaraz Wam pokażę Exodus'a, ale pokażę Wam jeszcze w międzyczasie jeden portfel, może tak, Exodus. Exodus wygląda tak. Tu jak widzicie jest nowy update, on mnie poinformował następujące waluty można przechowywać podejrzewam, że potem update'cie są kolejne, czyli macie z tych popularniejszych Bitcoin, Bitcoin Cash Dash EOS, Ethereum Classic Ethereum, Golem Litecoin i więcej za bardzo nie ma od razu, może zróbmy ten upgrade to mnie przekieruje na stronę z tego co tutaj widzę to chyba za bardzo więcej walut, tutaj za dużo nie wrzucili, ja zaraz, sobie, przepraszam, ale spojrzę na screena, tak z ciekawości jak wygląda ten portfel, mi zobaczę. Wiecie, co nie widzę tutaj. Quantum się pojawiło dodatkowo. Salt, się, salt już był. Golem Gnosis było. No, także za dużo tutaj zmian nie widzę, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o ten portfel, to jak widzicie, ja tutaj nie mam żadnych środków. Żadnych środków. To jest proste. Jest zbudowana giełda. Możemy wymieniać z jednej waluty na drugą bez, bez większego problemu. Oczywiście. To jest nasz cały portfel. Możemy wysłać, odebrać i tak dalej. Bierzemy sobie taki Ethereum. Możemy wysłać, możemy odebrać. On nam podaje od razu adres, do którego możemy sobie to odebrać. Możemy oczywiście zrobić backup, ale musimy zrobić pierwszy depozyt. Są ustawienia. Możemy włączać wyluty, waluty, wyłączać. jakie prosty w obsłudze, ta jest fajna zaleta. Pokazuję, gdzie ja jestem. Możemy oczywiście podawać sobie. Zobaczcie, jest polski złoty, tak. Są różne skórki, to jest, to jest fajna sprawa. No taki naprawdę dopracowany portfel, łatwy w obsłudze, ale były były, można powiedzieć, już przypadki, że ktoś hakował ten portfel i tego typu rzeczy. Drugim takim portfelem, który wam pokażę, jest portfel od Dodża, którego używam, ponieważ nie mam takich kolosalnych środków. Prosty w obsłudze można oczywiście zrobić papierowy portfel. E, są moje transakcje, tutaj dułem głównie. <laughs> dułem Ksein najnowsza transakcja jest z, X, z tego WD Wypłaciłem sobie te 18 doji Tutaj dułem z Ksein założyłem sobie taki portfel prosty w obsłudze, banalny. Wyślij, odbierz. Tutaj można sobie jakieś różne tego tak jak tu pozmieniałem. Jak widzicie. E Jaka jest zaleta tego portfela? Przede wszystkim nie musicie ściągać całego blockchaina, w przypadku niektórych walut to jest naprawdę 150 GB. Nie musicie tego synchronizować. Jaka wada? Jak się włamią na serwer, to tracicie środki, tak? Także, tak to wygląda. Generalnie przy większych środkach ja bym osobiście nie polecał. Można oczywiście importować, eksportować, Plut, klucz prywatny swój. Możemy tego typu rzeczy robić. I właściwie tutaj chyba za bardzo nie ma co więcej mówić o tych portfelach, są oczywiście inne portfele, ja Wam pod spodem, na końcu właściwie pokażę Wam takie zestawienie tych portfeli, tych portfeli, które, które generalnie rzecz biorąc są, jest takie wielkie porównanie wszystkich portfeli, tam są wszystkie linki, oni tak mniej więcej zestawienie zrobili, ja już nie chciałem tego tutaj dublować. Miał być krótki film dla początkujących osób. Teraz tak, portfele, pa, portfele papierowe dedykowane to są wszystkie portfele, w których po pierwsze generujemy własny klucz prywatny. Czyli na, dla przykładu, na przykład nawet taki głupi, e, głupi Bitradio portfel. Najczęściej są po to portfele niech on mi się tutaj odpali e, oparte o te QT to najczęściej waluty robią takie portfele. Ja mam do Bitradia prosta, jak widzicie. Utrzymaj, odbierz, generujemy portfel, możemy go oczywiście zaszyfrować dodatkowo, wtedy przechowywane jest to wszystko w pliku w pliku wallet.dat. Ten plik najczęściej jest w ce użytkownicy cel użytkownicy, updata, i tam dalej, roaming i nazwa portfela. Tam najczęściej jest ten plik Wallet Data to jest najważniej, najważniejsza rzecz w waszym portfelu. To dobrze jest trzymać sobie gdzieś tam, mieć, jeżeli mamy szczególnie większe środki, trzymać na dedykowanym pendrive'ie, nawet na dwóch można płytkę sobie wypalić właściwie nagrywarkę to pewnie każdy ma, chociaż w laptopach niekoniecznie także tak to wygląda. Oczywiście tutaj można są dodatkowe funkcje do tego Stake'a. Drugim portfelem który jest takim typowym portfelem jest oczywiście mój portfel redcoina, jak widzicie tu mam środki Portfel jest zaszyfrowany, tu działa proof of stake, ale jak widzicie 51 dni mnie to już osobiście irytuje, za mało mam tych redcoinów Jaka jest wada tych wszystkich portfeli? No przede wszystkim musimy się zsynchronizować Kolejnym jeszcze takim portfelem, który Wam pokażę to jest portfel, to jest portfel Ripple, tutaj jakieś tam drobne Ripple trzymam tu ciekawą funkcją na przykład jest, że można sobie w jakiś sposób tutaj zamieniać. Tak? Widzicie, są jakieś dedykowane portfele, które zamieniają Ripple na dolary, na bitcoiny i tego typu rzeczy. Ja tego nie używałem. Ja sobie ściągnąłem Ripple z Bitrexa na ten portfel. trzymam jakieś drobne? Czy mam jakieś sobie drobne te te? te. Co jeszcze z ciekawego, co mogę Wam pokazać? Jeszcze pokażę Wam Bitcora portfel. To naprawdę mi się spodobał. Jeśli chodzi o portfel, to portfel mi się spodobał. Niech on tylko mi się odpali. On się bardzo szybko zsynchronizował, to trzeba przyznać, że, to trzeba przyznać że, on, że on się szybko zsynchronizował. Ja nie mam oczywiście żadnych, żadnych tutaj rzeczy, ale co ciekawe on, oni te airdropy robią i tutaj sobie wysyła się, wysyła się, jest podpisz wiadomość, tak, wysyłamy wiadomość i później możemy, jeżeli mamy jednego bitcora, to możemy brać udział w airdropie. Tak samo bl blockchain musi się synchronizować. W przypadku takich BitCorów, który 400 mega, to, to trwało dosłownie chyba 5 minut czy 10. To nie było dużo, wartwersem w sobie zajmował tam kilkaset mega. Ale już w przypadku Ethereum, czy w przypadku Bitcoina, czy w przypadku nawet takiego Redcoina, no to synchronizacja trwała, no niestety, bardzo długo. Ja oczywiście na swoim serwerze, na właściwie Google dysku mam te. Mam te. Zaraz będę się zaktualizować do Redcoina, wrzucę do, do Bitcora, do Bitradia te nowe wersje, bo tam. Sprzed chyba dwóch tygodni jest wersja, można ściągnąć eee, i tyle właściwie. Jaka jest zaleta portfelów papierowych, portfeli, przepraszam, papierowych? No przede wszystkim najważniejsza zaleta jest to, że mamy, generujemy klucz prywatny, sami go trzymamy. No są też takie... Hardkorowe portfele jak IOTA, który tworzy własne ziarno, musimy wygenerować portfel za nas tego nie robi, my musimy to wygenerować. Oczywiście nie polecam absolutnie jakichś stron internetowych do generowania ziarna? Jeżeli już to ściągnijcie sobie skrypty Javascriptu, można to wrzucić w przeglądarkę i samemu wygenerować. Nie są trudny. Jeżeli ma, ktoś by potrzebował, to ja mogę podesłać. Mam to na mailu, także mailami wrzućcie. Jaka jest wada? No, synchronizacja blockchainu. To jest niestety. W przypadku większych kryptowalut z dużym blockchainem, to jest dramat. Czasami te. Się synchronizują 100 lat. I trwa to czasami 4 dni synchronizowanie. Najbardziej, najbardziej chyba takim bolesnym była synchronizacja tego zasranego BitConnecta. Ale teraz tak, oczywiście są wersje light portfeli. Wersje light portfeli polegają na tym, że nie musimy ściągać całego tego blockchaina. One mają te wszystkie funkcje, które, które mają. Ja żadnego chyba w portfela wersji light nie mam. Tak właśnie się zastanawiam, co ja tu jeszcze z portfeli mam. Nie mam ich jakoś specjalnie dużo, ale nie, nie kojarzę. Tak właśnie przeglądam teraz i nie widzę tych portfeli. Także, także tak to wygląda. Co można jeszcze więcej powiedzieć o portfelach? Oczywiście występują też portfele na komórkę, i tutaj powiem tak: ja mam bardzo sceptyczne podejście do wszelkiego rodzaju portfeli w, ze sklepu Play. Generalnie te aplikacje różnie działają. I jeżeli ja już miałbym portfel, jeżeli ja już miałbym portfel taki komórkowy, bo byłby mi do czegoś potrzebny, to na pewno bym sobie albo w wersji płatnej kupił, albo jakiś taki, który jest przez konkretną korporację produkowany i oni później, można powiedzieć, że macie ubezpieczenie od kradzieży środków, oczywiście pod warunkiem, że ktoś im się włamie, bo tak jak lepsze giełdy, jeżeli macie konto odpowiednio zabezpieczone, mechanizmem 2Fa, potwierdzaniem e-maili o transakcjach itd. Tak i tak dalej. To lepsza giełda zwróci wam środki, jeżeli wam się ktoś włamie, jeżeli jest hak giełdy. Tak samo jest z portfelami. Jeżeli ktoś się włamie i to jest wina obsługi portfela, no to wtedy taka firma, jeżeli jest profesjonalna, wam zwróci te środki. Pomijam kwestię, jeżeli ktoś wam schakuje komórkę i wam sobie wypłaci wtedy to. A stalawista baby. Hulaj dusza, piekła nie ma, hakerzy wam schakowali. Także zabezpieczenie waszego czy komórki, czy komputera to jest zawsze najważniejsza sprawa. Oczywiście potwierdzanie w jakiś sposób, no to tak jak z e-mailami, jeżeli, jeżeli macie zabezpieczenie giełdy, e-mail i tak dalej, wszystko to pozabezpieczane dodatkowo, no to jesteście w miarę bezpieczni. Zakładam, że, zakładam, że m, można powiedzieć, iż. Można powiedzieć, iż stanie się to w taki sposób, że nie stracicie środków. Możecie sobie ściągnąć taki portfel, w którym generuje się klucz prywatny. Jeżeli nie jesteście pewni, jak to będzie wszystko funkcjonować, no to ten portfel, generujemy klucz, klucz prywatny wrzucamy sobie na pendrive, robimy jeszcze jakąś kopię dodatkową, staramy się nie, nie, nie zgubić hasła i kasujemy ten portfel. Więc nawet jak włamie się ktoś wam, jest w, oczywiście pod warunkiem, że nie jesteście traderami i sobie po prostu środki, nie wiem, usypiacie na dwa, trzy, cztery lata, no to po co wam to? Zabezpieczacie ten sprzęt, kasujecie to z komputera, nawet jak wam się ktoś włamie na komputer, no to nic nie dostanie, bo nie ma. Klucz prywatny jest gdzieś tam zabezpieczony przez was, chyba że wam ktoś chatę obrobi. <laughs> oczywiście no nie można popadać w paranoję z racji tego, iż z racji tego, iż to, to, musi by, to muszą być odpowiednie środki, tak? No to, to, to dla tysiąca złotych nie ma sensu popadać w paranoję. No, oczywiście to są jakieś pieniądze, ale nie jest to milion złotych, tak? Czy jakieś większe środki wtedy, to już bym zalecał Ledgera i tak dalej. A już przede wszystkim dywersyfikację środków na różnych portfelach, trzymanie, nie trzymanie wszystkiego w jednym miejscu. Jak ktoś kiedyś kupił sobie w 2008 roku 10 tysięcy bitcoinów, no to. Gdybym ja był taki genialny i kupił i przede wszystkim nie sprzedał, to już bym pewnie to trzymał na 15 różnych ledżerach. Nie mówiąc o tym, że dywersy dywersyfikacja środków w złocie, <gryny> klejnotach, funtach i innych różnych walutach, dolarach, rublach <gryny> i jakichś tam, jakiś tam zajączkach i różnych innych dziwnych walutach. Naprawdę, tak bym to robił, ale to można sobie gdybać. I właściwie chyba tyle. Pokrótce takie podsumowanie, sprzętowe, najbezpieczniejsze, ale niestety kosztują. Jak kupię już tego w końcu, trochę mi się to przesuwa, bo teraz troszeczkę mam troszkę gorszy, gorszy okres finansowy, i dopiero gdzieś tam w kwietniu się to trochę ruszy, więc kupię sprzętowego tego ledgera. Wtedy wam pokażę, jak to wygląda wszystko. Oczywiście. Nie, już dziękuję od razu, bo są widzowie, którzy już mi podesłali informacje i pomogą mi w researchu innych portfeli, nie tylko Ledgera, Ewentualnie swoje uwagi, także na pewno się odezwa, jak będę robił ten film. Portfele online, czyli takie, które jak ten Exodus, który, na których trzymamy środki, gdzieś tam ktoś tym operuje portfelem. Dodatkowo portfele, portfele typowo papierowe, czyli te, które trzymamy na komputerze, to o czym mówiłem. Portfele w wersji light, no i portfele na komórkę. I właściwie tyle. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, no to oczywiście pod filmem. Jeżeli ktoś poleca jakieś portfele, może są jakieś fajne portfele na komórkę, które uważacie za bezpieczne. Mówię, ja nie robiłem researchu, bo nie miałem takiej potrzeby, że na komórkę ja nie potrzebuję na bieżąco mieć dostępu, jak potrzebuję mieć do waluty sobie na komputerze, na komputerze sobie trzymam te portfele i tyle. No. Raczej schakować będzie ciężko, bo mam tak firewall ustawiony, że tutaj raczej mi się nikt nie połączy z mojej zgody. Także tak to wygląda. I jak zwykle, jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało. Ja staram się na wszystkie maile odpowiadać. To pewnie ci, którzy napisali maila, czasami jest, no nawet do 24 godzin zajmuje mi, bo czasami tak, ani nie mam. Ani nie mam, czasami powiem szczerze, ochoty. Ani nie mam czasu na odpowiedź, ale generalnie w przeciągu 24 godzin zwykle staram się staram się y, odpowiedzieć na maila, szczególnie czasami jak ktoś nowy pisze, no i ma tam duże pytania, to czasami troszeczkę trzeba popracować nad tym, żeby człowiekowi w przystępny sposób odpowiedzieć na tego maila. Cieszy mnie, że jest coraz więcej komentarzy, coraz więcej dyskutujemy, jakieś tam mamy wymiany, szczególnie film o podatkach y, wywołał różne komentarze, wymianę wiedzy i tak dalej. Mnie to bardzo cieszy zawsze. Jeżeli wymieniamy wiedzę, to szczególnie nawet jeżeli Ci Nowi użytkownicy nie komentują z różnych sposobów, to przynajmniej czytają, tak? Od bardziej doświadczonych użytkowników możemy się czegoś nauczyć. Ja sam nie jestem Alphamo i omegą. ja sam uczę się bardzo wiele, i gdy mi się już wydaje, powiem wam tak, może taki mały off-top. Generalnie w życiu, poza bardzo wieloma innymi rzeczami, zajmuję się także serwisem urządzeń grzewczych, już nie wnikając jakiej marki i tak dalej. I naprawdę, już pewnej firmy urządzenia serwisuję już. Dobre kilkanaście lat i zawsze zdarzy się coś, co mnie jeszcze zaskoczy. To tak, to tak od wszystkich tych ekspertów, którzy wie, uważają, że, że już wszystko wiedzą, już niczego nie są w stanie się nauczyć. No ktoś tak twierdzi, to jest idiotą, a nie. A nie, życie zawsze naprawdę potrafi zaskoczyć. Także. Ale to tyle, bo tutaj już gadam i gadam bez sensu. Także mam nadzieję, że film się spodobał. Komentarze pod filmem, podyskutujmy. Jakieś Wasze propozycje, jeśli chodzi o portfele komórkowe szczególnie, to proszę bardzo. A ja się z Wami żegnam, pozdrawiam wszystkich widzów i do następnego razu.